To nie, na 3-4 jakieś takie, wiesz, klaśnięcie, czy jakieś tymi palcami, czy coś. Dobra? 3-4. Słuchacie EduGadek? Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji. A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz, szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły. Edukatki. Edukatki. Dygresja edukacyjna. Edukacki, polski podcast edukacyjny. No, że tak się nam porobiło z odcinkiem, że nagrywaliśmy w ostatnim momencie i nagrywaliśmy. Ale wyszło bardzo fajnie i za chwilę będziemy go słuchać. Cześć, Marcin. Hej, cześć. Cześć wam, to znaczy tak, słuchacze no dobrze, nasi to drodzy zanim, i cześć Jacku. Zanim zaczniemy słuchać, to powiem, że jestem zachwycony naszymi ostatnimi rewelacyjnymi osiągami na Facebooku. W końcu udało nam się naszych słuchaczy rozbudzić, którzy tam dyskutują, komentują memy i w ogóle jest super. Tak, jak to miało być, że minimum 10? To ty mówiłeś minimum 10, ja powiedziałem, że 5 nie da rady, a tutaj się okazuje, że jest ich o wiele więcej, więc ja zostałem ukarany za swój pesymizm, a twoje oczekiwania optymistyczne zostały przekroczone w kilkunastu. To może od razu podziękujmy tym wszystkim osobom, które przespawały, bo faktycznie było tego o wiele więcej tak. Niż 10. Od razu tutaj... Kurde, tylko mi się... Wy nawet nie wiecie, jak nam to dodaje skrzydeł. To znaczy, to jest trochę tak, że to każdy komentarz jest przez nas czytany, więc cieszymy się bardzo. Ja jestem też bardzo pod wrażeniem tego, co napisała Justyna Bober na naszej stronie, że nareszcie ma Spotify i odsłuchuje edukatki w drodze do pracy. To jest dla nas taka... Po pierwsze, informacja jest dobra, dlatego że znaczy, że ktoś tam zagląda do naszych archiwów i ten Spotify faktycznie nam służy. A po drugie, to jest też taka informacja dla nas taka, że tam gdzieś już się czegoś dobrego dorobiliśmy przez te ponad 50 tak, odcinków. Ale też mogę powiedzieć, że nie musicie czekać na to, żeby mieć Spotify'a ze słuchaniem EduGadek, bo oczywiście można tak. To zrobić normalnie, tak jak to się słuchało tych podcastów standardowo, czyli jeżeli macie iPhony, to po prostu aplikacja podcasty przydaje się, a jeżeli macie Androidy, to jest wiele różnych aplikacji, które można na między innymi na naszej stronie internetowej sprawdzić na edugatki.pl, jak słuchać podcastów, ale... Jest też taka nowa taka aplikacja Google, chyba Google Podcast to się nazywa, no i przede wszystkim trzeba pamiętać, że jesteśmy też na YouTubie. Tak, od niedawna wszystkie odcinki poza dwoma ostatnimi, które dopiero będą się dogrywały, wskakują też na YouTube, więc można sobie tam zalajkować nasz kanał i będziecie mieli informacje na bieżąco i wtedy na przykład na swoim komputerze łatwo nas odsłuchacie. Natomiast jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, że co by zrobić, żeby jeszcze popularniejsze te edugatki się stały, to żeby kto może, to starał się recenzować, oceniać te edugatki. Można to zrobić wchodząc na przykład na naszego fanpage'a, tam tych recenzji jest na samą piątkę jest ich, ale i to jest okay. Kilkanaście tylko, a więc tu czekamy aż do 50 dobijemy. Jest taka tak. Szansa. Natomiast możecie też recenzować nas na iTunes, właśnie w tych Google Podcasty. Też ja spróbuję już po raz kolejny, mówię, nagrać filmik, który pokazuje, jak to robi, ale jakoś nie mogę się do tego zabrać. Ale to jest ważne. Nową tradycją się stało, że zrobiliśmy sobie taką kapsułę czasu, która pokazuje tym wszystkim, którzy słuchają nas z jakimś opóźnieniem, w jakim momencie myśmy ją słuchali i czym żyliśmy w momencie, kiedy nagrywaliśmy to, co nagrywamy teraz. Tak, więc teraz żyjemy koronawirusem, który pojawia się w Polsce powoli, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. No mnie przede wszystkim interesuje to w kontekście tego, jak będziemy prowadzić, jak będziemy robić szkoły. Przed chwilą oglądałem mecz piłkarski, w którym zawodnicy już nie witali się rękoma, tylko tam sobie przybijali jakieś żółwiki. To już to nie wygląda fajnie.
Ja się martwię nie tylko tym, że ten koronawirus jest, no bo to oczywiście, że się martwimy, ale też się martwię tym, jak uczniowie na to już nawet teraz reagują. Czuję się taką trochę panikę lekką i takie jakby zaniepokojenie wręcz dochodzące do takiego jakiegoś, no właśnie, panicznego stanu. To trzeba chyba trochę zatrzymać. A ty czym żyjesz? A ja żyję między innymi tym, że jutro, no, przepraszam, że dzisiaj jest Dzień Kobiet i w związku z tym Spotify zrobił ranking tego, jakie podcasty są najpopularniejsze i wyobraź sobie, że bohaterka naszego grudniowego odcinka Dugadek, czyli Asia Okuniewska, ma dwa pierwsze podcasty najbardziej popularne z polskich podcastów na Spotify'u. Ja i moje przyjaciółki idiotki i tu Okuniewska, więc bardzo się cieszymy z tego, że nasi goście odnoszą sukcesy. Ja już przypomnę, że parę razy zdarzyło nam się, że mieliśmy kogoś zaproszonego do Edugadek i ten ktoś zdobył tytuł nauczyciela roku, na przykład Halo Marta chociażby. Czyli jesteśmy takimi, mamy nosa. Dajemy szczęście. Mamy nosa, dajemy szczęście, więc chodźcie do nas wszyscy, damy wam szczęście. Marcin, przedstaw naszego gościa, a o samym odcinku chyba pogadamy już później. Już przedstawiam. Dorota Czech-Cierniak jest nauczycielką matematyki i informatyki w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 imienia Jana Pawła II we Wrześni. Realizuje wiele projektów, programów z obszaru programowania i interdyscyplinarnego podejścia do edukacji. Uczestniczy w Mistrzach Kodowania, w Superkoderach, w Intel Make Tomorrow Poland, AI Schools and Academy, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Code for Green. Była wyróżniona jako jedna ze 100 osób, które szczególnie zasłużyły się w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce, więc dużo, dużo tych różnych tytułów i naprawdę fajnie mówi. Już teraz mogę zaprosić na bardzo, bardzo energetyczną rozmowę. Słuchajcie, bo warto się inspirować tym, co ona będzie mówiła. Jak tradycyjnie to w Edugadkach jest, gdybyś mogła nam na początku się przedstawić, opowiedzieć o sobie, czego uczysz, gdzie uczysz i w ogóle jak znalazłaś się w tym miejscu swojej kariery zawodowej, w którym teraz jesteś, czyli nawet od studiów zacząwszy. Dzień dobry, Dorota Czech-Czerniak. Obecnie uczę matematyki i informatyki, a właściwie w kolejności informatyki i matematyki w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Jednak większość mojego życia jest związana z gimnazjum, gdzie przepracowałam całe moje poprzednie przed reformą życie, czyli 16, prawie 17 lat, ucząc również informatyki i matematyki. I moment, w którym jestem już teraz, gdzieś pewnie zawodowo na półmetku, no to jest taka droga przez wiele, wiele projektów, przez taką naukę trochę na błędach i przez przede wszystkim doświadczanie i eksperymentowanie w tym wszystkim, co robię. Myślę, że z czasem nabrałam trochę takiej odwagi i czasem porywam się na rzeczy, które nie do końca nawet wiem, co z tego wyjdzie, ale lubię po prostu zobaczyć. Moja ciekawość taka edukacyjna, dydaktyczna jest taka, że chcę się przekonać, czy coś zadziała, czy to coś zmieni. Ty zawsze te projekty robiłaś z uczniami tak intensywnie, czy na początku swojej kariery uczyłaś tak zwyczajnie po prostu? Nie, uczyłam bardzo zwyczajnie. Nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak projekty. To jest po prostu prawie 20 lat takiej pracy, krok po kroku, doświadczanie, udział w różnorodnych programach, gdzie tak naprawdę wszystko się zaczęło chyba od Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie trafiłam na bardzo fajne kursy, które pokazały mi, że istnieje coś takiego jak metoda projektu, gdzie po pierwszym moim roku pracy z jednej strony wiedziałam, że wykonuję pracę, o której zawsze marzyłam, a jednocześnie męczę się w tej pracy, ponieważ byłam takim nauczycielem podręcznik, tablica od do. No i trafiłam na niezwykły kurs, jak motywować uczniów do pracy. Przeczytałam książkę o tym samym tytule i wtedy odnalazłam jakby, że no jakby sens tego wszystkiego, że no nie można się gdzieś zamykać, że ta szkoła powinna być przestrzenią dającą
wiele możliwości i wiele okazji do doświadczania przez ucznia. A jednym z ostatnich projektów, o którym czytam, że bierzesz w nim udział razem ze swoimi uczniami, to jest projekt Code for Green. Mogłabyś opowiedzieć właśnie o tym, w jaki sposób do niego dołączyliście, co on wam dał, na czym on polega? Jest to projekt Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych, gdzie zajmujemy się, gdzie połączyliśmy takie dwa, moim zdaniem, filary przyszłości świata. Bo z jednej strony rozmawiamy, zgłębiamy temat o zmianach klimatycznych, o ochronie środowiska, czyli o tym wszystkim, o czym też w ostatnim czasie jest bardzo głośno w różnorodnych mediach. A z drugiej strony łączymy to z technologią, szczególnie z programowaniem. Tutaj sięgamy też do mechatroniki, do robotyki, czyli łączymy jakby te dwa światy w jedną całość, ale też dotykamy jakby innych metod pracy. Tu nie ma mowy o podręczniku, tu nie ma mowy o tablicy. Tu jest właśnie praca metodą projektu, ale jeszcze z uwzględnieniem innych metod. W tej chwili jest to projekt, który odbywa się poza lekcjami. Spotykamy się dwa razy w tygodniu co ciekawe, w sali, która jest przygotowana, jakby dedykowana do tego projektu. Gdybyś mogła naszym słuchaczom opowiedzieć o tym, jak ta sala wygląda. To jest sala, która jest salą taką, powiedziałabym, przestrzenią edukacyjną. Są dobrane kolory. Na ścianie mamy tak naprawdę dwa kolory tylko. Mamy taki szary stonowany i mamy taki limonkowy seledyn. I te kolory też są w odpowiednich częściach sali, ponieważ ta sala jest podzielona na dwie części. Na część właśnie taką roboczą, gdzie mamy stoliki. Stoliki są w kształcie trapezów równoramiennych, to mówi matematyk. I dzięki takiemu, że coś są takiego kształtu, bardzo łatwo nam tu tworzyć różnego rodzaju ustawienia. W tej chwili w tej sali mam takie ustawione wyspy, że tak powiem, czyli dwa stoliki trapezowe do siebie i przy każdym stoliku mam maksymalnie 6 krzesełek. Mam w sali 6 takich wysp, czyli maksymalnie to 24 osoby mogą pracować. 36 nawet, przepraszam, ale jednocześnie mogę sobie z tego robić, czy układ w kształcie litery L, czy U, czy mogę sobie rozstawić pojedynczo, czyli w zależności od tego, czym się zajmujemy, nad czym pracujemy, na jakim etapie też pracy projektowej jesteśmy, to tak ta sala nam się przeobraża. Druga część sali, gdzie się pojawiły właśnie troszeczkę kolorku limonkowego na ścianie, to jest taki obszar relaksacyjny. Mamy tam pufy, mamy dywanik. Sala jest też przegrodzona takim regałem, gdzie wizualnie jak się wejdzie, widać, że ta sala tworzy dwie części. I w tej części relaksacyjnej najczęściej rozpoczynamy zajęcia, ponieważ zajęcia się odbywają około godziny 15, czyli uczniowie są po lekcjach. Ja też jestem po lekcjach, także jak tu przychodzimy, to na początku po prostu siadamy sobie w tej części relaksacyjnej i robimy sobie jakiś głęboki oddech, robimy sobie jakiś starter, omawiamy sobie, co już było, nad czym dzisiaj będziemy pracować, na jakim etapie jesteśmy, ale też bardzo często w czasie pracy, kiedy jest taka właśnie praca, gdzie można, nie trzeba siedzieć przy stoliku, tylko można w innej jakby postawie fizycznej wykonywać, też tam uczniowie chętnie sobie siadają z laptopem, z iPadem i też pracują. Także to jest taki obszar. Na ścianie nie mam tu tablicy w tej sali, żeby było ciekawiej. Mam część ściany na przykład czarną, taką kredową farbą wymalowaną, mam flipcharta i mam monitor taki interaktywny. Dodatkowo jeszcze mam go na takim stojaku z kółeczkami, więc on też się może przemieszczać. Czyli jakby tak sobie wyobrazić, to jest taka przestrzeń bardzo elastyczna, gdzie dużo rzeczy można przestawiać. I jeszcze, co jest pewnie też ciekawe, w tej sali nie ma biurka. Ja jako nauczyciel, jak tu przychodzę, ja nie mam swojego biurka. Ja siadam z uczniami przy stoliku, albo na pufach, albo gdziekolwiek usiądę. Czyli nie mam takiego swojego miejsca, takiego tronu nauczycielskiego, gdzie bym się czuła, że ja to jestem ja, tak? A wspomniałaś o tych metodach, bo rozumiem, że w takiej sali ciężko uczyłoby się jak metodą podawczą, prowadząc wykład po prostu. Tutaj z tego względu, że nie ma jakby jednego miejsca, nie ma tablicy,
gdzie bym musiała, czy mogłabym tą wiedzę wypisywać, czy przedstawiać, no mogę jeszcze monitoru włączyć i użyć tego monitora, więc a to też jest skupienie na jakąś chwilę. To nie jest tak, że będę godzinę pokazywała coś na monitorze, bo to też nie jest żaden jakiś przekaz, bo po chwili się i tak wyłączą uczniowie. Więc najczęściej pracujemy, początek to jest najczęściej na tych pufach, gdzie siadamy i zaczynamy rozmawiać i albo pojawia nam się jakiś problem, nad którym będziemy pracować, albo jesteśmy w trakcie pracy projektowej i robimy sobie jakieś sprawozdania, na jakim etapie jesteśmy, co do dzisiaj wypracowaliśmy i czym dzisiaj konkretnie każda grupa chce się zająć. Często pracujemy w grupach, jak już mamy przydzielone zadania, ale cały projekt zaczyna się od metody design thinking. Okej, opowiedz właśnie, na czym ona polega. To jest metoda, która prowokuje do tego, że najpierw trzeba poczuć potrzeby innych osób. I kiedy pracujemy nad jakimś modułem, ponieważ w naszym projekcie Code for Green mamy takie wyznaczone trochę tematycznie moduły. I przez jeden semestr na przykład zajmujemy się bioróżnorodnością, zajmowaliśmy się powietrzem, teraz zaczynamy, wchodzimy w moduł woda i tak naprawdę to wszystko już zaczyna nam się zazębiać, bo my jeszcze kończymy moduł powietrze, jeszcze będziemy pracować w module bioróżnorodność, a już dotykamy wody, ale tak naprawdę tak wygląda świat, który nas otacza. Tak? Nie ma oddzielnie wody i oddzielnie powietrza, ale to wszystko tworzy jedną całość. I metoda design thinking pozwala na to, że najpierw sobie bierzemy, my pracujemy na personach, czyli tworzymy wywiad jako opiekunki z osobami, które mieszkają we Wrześni, z ludźmi ze Wrześni i następnie uczniowie dostają te wywiady do przeanalizowania właśnie w takim procesie design thinking, wyszukując potrzeby tych osób. I na końcu tworzymy prototypy rozwiązań, czyli jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, brakuje miejsca do jakiegoś miłego spędzania czasu, ale w takim chcieliby w miejscu, które jest, nie wiem, gdzie wiedzą, że jest z dala od jakiejś ruchliwej ulicy, czy brakuje, chcieliby na przykład mieć na bieżąco jakiś alert antysmogowy, albo by chcieli wiedzieć, czy dzieci wychodzą na przerwę na boisko, czy w danym dniu na przykład ten poziom smogu jest taki, że to wyjście na to boisko jest zdrowe i bezpieczne. To tu już się pojawiają konkretne potrzeby i my później te potrzeby bierzemy na swoje barki, tworzymy prototypy rozwiązań. Na drodze pewnej eliminacji odrzucamy prototypy, które uważamy, że nie jesteśmy na przykład w stanie zrealizować albo wykraczają poza pewien próg naszej tutaj wiedzy, umiejętności i też progi finansowe, ale zabieramy się za te rzeczy, które jesteśmy w stanie na tym etapie, a to jest szkoła podstawowa, zrealizować. I co wtedy się dzieje, kiedy macie już jakiś prototyp? Co z nim robicie? No na pewno testujemy. Te testy są wokół, ale żeby taki prototyp powstał, na przykład teraz grupa chłopców pracuje nad takim naszym własnym laboratorium do mierzenia zanieczyszczenia powietrza. Takie chcemy sobie przy szkole to postawić i chcemy sobie to powietrze monitorować. Chcielibyśmy, żeby te dane się nam pojawiały gdzieś tam w internecie albo w jakiejś aplikacji. Czyli tu się pojawia cała gama różnych narzędzi programistycznych, które to ci uczniowie muszą opanować. Czyli tu cała ścieżka jest jakby dojścia do celu. No i mam nadzieję, że jesteśmy blisko tego, że takie nasze laboratorium, taki nasz alert antysmogowy przy szkole powstanie i po prostu on ma powstać i ma informować uczniów w naszej szkole, nauczycieli, czy faktycznie to powietrze, które jest za oknem, tu przy naszej konkretnie szkole, czy to jest to powietrze, które szczególnie w okresie zimowym pozwala nam bezpiecznie wyjść na przerwę na boisko. A czy poza tą metodą design thinkingu w takiej elastycznej przestrzeni widzisz jakieś inne metody, które można byłoby zastosować? Wiem, że w którymś momencie wspominałaś też, że pracujesz metodą escape roomów na przykład. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że jak się jest w takiej sali, która jest inaczej ustawiona, inaczej zorganizowana, to inaczej się myśli przede wszystkim. Ja to sama jako nauczyciel wiem, że jak ja wchodzę do tej sali, ja tu inaczej myślę niż w sali obok, chociaż jestem, myślę, nauczycielem, który dużo rzeczy próbuje robić nawet w tradycyjnej sali, na jakieś swoje sposoby, bo czy pokoje zagadek, czy nawet taka lekcja matematyki ze stacjami zadaniowymi,
gdzie uczniowie sobie chodzą po klasie, szukają tych zadań, rozwiązują. Rozwiązanie daje im wskazówki, gdzie jest kolejne zadanie. Czasem jakąś grę terenową nawet na terenie sali próbuje zorganizować. Czyli takie różne metody, gdzie ten uczeń wychodzi z tej ławki, ale jednak wejście do sali, która inaczej jest zaprojektowana, czasami z prostych narzędzi, bo to wystarczy, nie wiem, inaczej ławki postawię, trochę meble przestawić, przemalować jakąś ścianę, wyrzucić nadmiar takich rzeczy na ścianach, bo mnie zaczynają przerażać tysiące jakichś często plansz takich matematycznych, jeszcze może jakichś trygonometrycznych, które jak uczeń patrzy, to ja nie wiem, czy się nie boi czasem później tej matematyki. Ja się zawsze bałem, jak widziałem no takie plansze. Do tej pory, jak mam lekcję w sali matematycznej, gdzie wiszą jakieś wzory trygonometryczne, to mam gęsią skórkę. W zamian za to, co wisi, a czasami też to wszystko wisi od lat, tak? Wiszą te plansze. Podstawa programowa się zmieni, a czasami nawet plansze na ścianach nie zdążą zmienić. Także raczej jestem właśnie za taką przestrzenią, taką swobodną, żeby te nasze myśli też się mogły uwolnić, żeby one się nie osadzały właśnie na tym, czego się boimy, tylko raczej, żeby się miały przestrzeń do tego, żeby mogły się gdzieś tam kumulować, rozwijać. A tak, jak uczymy się, to czasami zdarza się nam jakaś porażka. Czy pamiętasz jakąś porażkę, którą tobie udało się zamienić w sukces? To znaczy, ja jestem osobą bardzo refleksyjną i kiedy patrzę na przykład na każdą klasę, kiedy mam lekcje i ja widzę, że oni na przykład są znudzeni, to ja najpierw sobie zadaję pytanie, co ja zrobiłam, że oni są dzisiaj znudzeni. Co bym mogła zmienić? I ja z tą refleksją jakby idę do domu i myślę, co ja mogłabym zmienić na jutro, na kolejną lekcję, żeby mogło być trochę inaczej. Lubię rozmawiać z uczniami. Teraz właśnie planuję na ten najbliższy weekend w mojej klasie piątej. Dostaną zadanie domowe z matematyki bardzo nietypowe, bo będą musieli napisać list, może być anonimowy, opisać swoją lekcję marzeń matematyki. Jakby miała wyglądać ich lekcja marzeń. Jestem bardzo ciekawa, co mi napiszą i ja mam nadzieję, że mi się uda w jakimś stopniu, jeżeli te marzenia będą chociaż w jakimś stopniu będę mogła zrealizować, że mi się uda gdzieś tam po części te marzenia zrealizować właśnie na lekcji. Jestem ciekawa, czy pojawią się gry, czy może jakieś inne zabawy, o czym marzą moi uczniowie, jak by mogła wyglądać matematyka. I mi się wydaje, że jeżeli ma się tą odwagę, żeby rozmawiać o tym z uczniami, to się pozyskuje od nich czasami fajne, gotowe rozwiązania. Bo wspomniałaś o tym, że jak jesteś w sali obok, która ma to zwykłe ustawienie, to masz co innego w głowie. To co masz w głowie, kiedy jesteś w takiej sali, kiedy stoisz przy tablicy, na czele ławek uczniowskich ustawionych w rzędy w porównaniu z taką salą, w której jesteś teraz? W momencie, kiedy jestem w tej sali mojej takiej projektowej, czyli tak, nie mam tablicy, nie mam biurka, ja się czuję jedną z nich. Tak? My jesteśmy tu wszyscy razem. Wspólny mamy do przepracowania wspólny projekt. Tak naprawdę nawet nie znamy do końca cel, znaczy nie wiemy, jak on będzie finalnie wyglądał. Mamy pomysł, chcemy go zrealizować. Wspólnie siadamy, szukamy rozwiązań. Jak mamy problem, to też wspólnie się zastanawiamy, do kogo by napisać, do kogo zadzwonić, gdzie tu by poszukać pomocy, żeby dalej pójść. Czyli ja tu nie jestem w tym momencie jakąś wyrocznią wiedzy, tylko jestem tym mentorem, osobą, która ich prowadzi, która jak jest problem, to powiem, kurczę, wiecie co, ale na pewno znajdziemy rozwiązanie, tylko kwestia tego musimy poszukać, gdzie to rozwiązanie się znajduje. Wchodząc na lekcje, gdzie mam tablice, gdzie mam zwykłe ławki, no niestety to już wtedy się bardziej nasuwa taka myśl podawcza. Poza tym ja doświadczam tego, że jak uczę matematyki, to cały czas mam wizję tego, że za chwilę mają egzamin klasy ósmej, że muszą do tego egzaminu być przygotowani i czy jak ja na przykład pójdę za bardzo w takie zajęcia, no bardzo takie kreatywne bym powiedziała, czy ta matematyka gdzieś nie ucieknie, czy oni nie zgubią tej najważniejszej rzeczy w tej matematyce, że muszą znać ileś tam wzorów, ileś rzeczy, które muszą później po prostu konkretnie wykorzystać. No i taka moja obawa no, jest czasami, także na informatyce to jest fajniej, bo ta podstawa programowa nie jest taka ścisła i tutaj no, mam ten luz i mogę różne rzeczy robić, eksperymentować. Ja kiedyś nawet opowiem takie moje doświadczenie z ubiegłego roku, kiedy w mojej klasie piątej uczyłam matematyki, w czwartej, przepraszam, w mojej klasie, gdzie jestem wychowawcą i
Bardzo źle poszła wtykatkówka u moich uczniów z prostych, równoległych i prostopadłych. A ja miałam raz w tygodniu, realizowałam wtedy projekt właśnie, do którego ty byłeś, Marcin, inspiracją, a mianowicie Godzinę Geniuszu. W środę po południu się spotykaliśmy i to był taki czas, oczywiście ta godzina się przeradzała często w 2 godziny, a nawet w 3 i rodzice w końcu dzwonili, gdzie są nasze dzieci. Ale to był wspaniały czas i rodzice się dopytują też w tym roku, kiedy będziemy mieć te zajęcia, bo niestety ten plan lekcji mam trochę taki zrobiony, że ciężko. I to był taki czas właśnie kreatywnego, a też to była okazja, żeby te dzieci się poznały. Ja miałam dzieci z 2 szkół, jedną nową osobę i tak różne, i tam i Lego się pojawiało, i kwiatki sadziliśmy. No i czasem próbowałam tą matematykę przemycić. I pamiętam, że w tą środę, kiedy ta kartkówka tak źle poszła, ja mówię, kurczę, mamy dzisiaj to spotkanie, nasze godziny geniuszu, oczywiście bez przymusu, uczniowie przychodzili, zawsze była prawie cała klasa. I jak przyszli na te zajęcia, poprzestawiałam stoły, czyli pozmieniałam moją salę w wyglądzie i ja mówię, wiecie co, dzisiaj w grupach będziecie projektantami osiedla marzeń. I wasze osiedle marzeń to ma być takie osiedle, na jakim byście chcieli w swoim życiu bez ograniczeń finansowych mieszkać, tylko zasada jest jedna, że na waszym osiedlu ulice będą tylko prostopadłe i równoległe. I na takich dużych arkuszach papieru powstały takie wspaniałe projekty. Tam były centra Lego. To, czego oni nie wymyślili, to po prostu kreatywność do potęgi którejś. Ale jednocześnie oni narysowali tyle prostych, prostopadłych i równoległych, że ja im na drugi dzień bez zapowiedzi zrobiłam kartkówkę i prawie cała klasa dostała 5. Kiedy jestem w tej mojej matematyce w planie lekcji, tak? Nie wiem, na 2 godzinie lekcyjnej, to ja się boję wielu rzeczy, a kiedy nagle jestem za 3 godziny z tą samą klasą, z tymi samymi uczniami, tylko na godzinie, która już nie jest w planie lekcji, czyli czuję taką wolność i swobodę, ja te same rzeczy mogę robić w tak fajny sposób i w tak skuteczny. No to w takim razie powodzenia w kolejnych projektach. Dziękuję i do usłyszenia. No dobrze, to wysłuchaliśmy tego odcinka, proszę Państwa, i znowu okazało się, że dużo rozmawialiśmy o przestrzeniach, tak jak 2 tygodnie temu, prawda? Tak, ja mam nadzieję, że te 2 odcinki zwiastują taką serię w ogóle odcinków poświęconych innowacyjnym metodom edukacyjnym, elastycznym przestrzeniom i w ogóle temu, żeby się nie nudzić, żebyśmy i my się nie nudzili jako nauczyciele i żeby nasi uczniowie się nie nudzili, a jednocześnie, żeby byli oni przygotowani też do tych wyzwań nowoczesnego świata, a nie tylko i wyłącznie do egzaminów. Ale Dorota jest, powiem Ci szczerze, pełna takiej pasji, taka typowa eduzmieniaczka, która nie zatrzymuje się i nie osiada na laurach, tylko do przodu i cały czas się czegoś chce nauczyć. Duże wrażenie na mnie zrobiła. Pierwsza myśl, jaką miałem, kiedy słuchałem tego odcinka, to wtedy, kiedy tłumaczyła te wszystkie równoległe i prostopadłe rzeczy. Tobie się na pewno spodobało to, że mówiła o godzinie geniuszu, a mi się z kolei podobało to, że tak sobie od razu pomyślałem, że gdyby tak jeszcze się udało więcej nauczycieli do tego właśnie tych prostopadłych i równoległych włączyć, to ja jako historyk natychmiast bym jej podpowiedział, że tam można byłoby to ćwiczyć na miastach lokacyjnych średniowiecznych, gdzie przede wszystkim o to chodziło, żeby one były równoległe, prostopadłe i prowadziły do rynku. Także można byłoby to zrobić jeszcze inaczej. Ale to super było. Mi się to strasznie spodobało. Chociaż miałem taką jedną smutną myśl, powiem Ci szczerze, tak, kiedy tego słuchałem, że to trochę szkoda, że to człowiek musi czekać na czas po lekcjach, żeby robić takie fajne rzeczy, że jednak ten system, który mamy i ta podstawa, którą mamy, no tak naprawdę trochę nam nie pozwala na robienie takich rzeczy właśnie w czasie lekcji i w trakcie takich regularnych, tylko musimy sobie czekać na jakieś momenty, kiedy już jest 15 i dopiero wtedy możemy się bawić w fajną szkołę. Ale ja Ci muszę powiedzieć, że to może nie na wszystkich przedmiotach, dlatego że z części przedmiotów ta podstawa faktycznie jest mocno przeładowana i kończy się cały cykl jakimś tam egzaminem, ale jeżeli się to nie kończy egzaminem, no to naprawdę już jest jakieś pole do popisu do tego, żeby trochę zaktualizować na własną rękę, już na odpowiedzialność nauczyciela, te metody pracy i te treści, które przekazujemy, bo nie egzaminy są też jakby jedyną rzeczą, dla których człowiek żyje. Tak sobie teraz pomyślałem, że warto byłoby kiedyś porozmawiać sobie z kimś na temat tego, jak w ogóle to
porządnie i tak racjonalnie zrobić, żeby z jednej strony, no nie to, że nie będziemy przygotowywać do egzaminu, ale żeby pokazywać, że ta szkoła to jednak nie jest kurs przedegzaminacyjny i to jest coś zupełnie więcej. Mam też taki głód po tej rozmowie, że jeszcze więcej chcę wiedzieć o design thinking. To jest coś takiego, co myślę, że można byłoby jeszcze pogłębić, więc poszukamy jeszcze kogoś, kto może nam jeszcze więcej powie, bo Dorota musiała mówić więcej o innych rzeczach, a tutaj chyba to jest wątek, który warto pociągnąć. Tak, co do tych przestrzeni edukacyjnych, to na naszym fanpage'u piątek albo w sobotę pojawił się taki mem, który pokazuje klasę ufundowaną przez rząd i klasę ufundowaną przez nauczyciela. Ja tutaj naprawdę to nie chodzi o to, kto co fundował, tylko bardziej jak te klasy wyglądają. I faktycznie ta klasa z stołeczkami czy siedziskami uczniowskimi i stolikami ustawionymi w rząd de facto i nomen omen. I ta klasa, która jednak ma te wyspy do pracy w grupach, ona jest kolorowa. Tutaj Dorota mówiła, że z tymi kolorami też nie należy przesadzać. Tak. Tak samo nas skomentowała pani Dorota Zawadzka na temat tych kolorów i faktycznie tutaj się z tym zgadzam. Są takie badania przeprowadzone, które mówią o tym, że lepiej uczniowie się uczą, kiedy jest porządek jakby wokół nas, bo to też oddziałuje na to, jak zapamiętujemy, na nasz sposób myślenia. No i cóż, i fajną rzeczą jest na przykład to, że kiedy ogłosiliśmy to wezwanie do działania ostatnio, po ostatnim odcinku, żeby ludzie przesyłali nam, nasi słuchacze, zdjęcia swoich klas, to jedno ze zdjęć pochodziło z Tarnowa. I okazuje się, że kiedy zobaczyłem, tak, z mojego Tarnowa, to nie dość, że z mojego Tarnowa, ale jeszcze Ela Sikora, okazuje się, że uczy w szkole podstawowej numer 11, w której ja też uczyłem, jeszcze będąc studentem Kolegium Języków Obcych, więc szkoła jest 4 minuty rowerem ode mnie, więc umówiłem się z nią i pojechałem do tej szkoły, odwiedziłem ją, gdzie razem ze swoją koleżanką Grażynką tutaj opowiedziały mi o tym, jak wykorzystują pewne fajne narzędzie, pewien przedmiot, który pomyślałem sobie, że jak oni im opowiedzą, to będzie fajny wpis, czy jak to nazwać, nagranie do skrzynki z narzędziami. Po raz pierwszy pokażemy Państwu skrzynkę z narzędziami, która nie ma niczego podłączonego do internetu ani do komputera, jest po prostu rzeczą, która jest w klasie. Jeżeli kogoś ciekawi, jak wygląda, to trzeba też zajrzeć do naszego fanpage'a, tam Marcin zrobił zdjęcie, a my teraz zaglądamy do pierwszej unplugged-owej skrzynki narzędzi. Elżbieta Sikora, Szkoła Podstawa Integracyjna numer 11 w Tarnowie. Jeżeli chodzi o odkrzesłowienie dzieci, to w naszym przypadku postanowiłyśmy potraktować to dosłownie. Pozabierałyśmy dzieciom krzesła, dzieci dostały piłki, siedzą na piłkach, nie tylko siedzą na tych piłkach, korzystają z nich również podczas zabaw, na przerwach, na WF-ie, grają na tych piłkach, to się nazywa żywe bębny, bębnią w piłki. A to za bębnie. Jest, właśnie. Okay. Wykonują przy tym układy taneczne, śpiewają, liczą na piłkach, dzielą na sylaby. Piłki stały się taką wizytówką w tej chwili naszej klasy, bo tylko w naszej klasie używamy piłek. Dzieci nasze są bardzo ruchliwe, ze względu na to te piłki spełniają swoją rolę, bo podczas lekcji nie muszą nieruchomo siedzieć na krzesełkach, mogą się poruszać, kiedy są podekscytowane, skaczą wysoko, aż nam czasami w oczach się mieni od kolorowych główek. Także w każdej chwili są gotowe do ruchu. Mogą wstać, mogą się na piłce położyć, mogą na piłce klęknąć, a za chwilę zabierają się z powrotem do pracy. Marcin, wyobraź sobie, że ta piłka, którą przedstawiałeś, no też czasami w mojej klasie jest. Ja mam takich dwóch czy trzech uczniów, którzy właśnie mają w opinii napisane, że oni powinni, kiedy potrzebują na tym siedzieć. To nie jest łatwe, bo oni jednak się na tym ruszają i uczeń tak czasami skacze jak taka trochę też właśnie piłka zza ławki, ale to działa, więc jak najbardziej chyba otwieramy taką unplugged-ową skrzynkę z narzędziami. Pewnie Smackdown zrobimy kiedyś właśnie taki, żeby nie trzeba było tego podłączać do komputera.
Tak, wrócimy do korzeni. A teraz już na zakończenie jeszcze mamy prośbę za chwycenie tym, co zrobiliście na naszym fanpage'u i na tyle na te zdjęcia, które mogliśmy sobie obejrzeć, to teraz trochę zainspirowani jednym z komentarzy poprosimy was o to, żebyście zajrzeli do swoich klas i zrobili zdjęcie rzeczy, która jest wasza prywatna i przynieśliście ją do klasy i tam ona spełnia jakieś ważne zadanie. Tak, słyszałem, że nauczycielki, zwłaszcza, ale nauczyciele też uwielbiają kraść. To jest w ogóle jedyny zawód, w którym kradnie się rzeczy z domu i przynosi do pracy, bo zwłaszcza w epoce socjalizmu najczęściej robiło się odwrotnie. I to z papierem toaletowym najczęściej. O, to teraz a będzie teraz z mydłem. Wracając klamrą do koronawirusa, od którego zaczęliśmy. No dobrze, to tak tyle chyba dzisiaj. Zapraszamy za 2 tygodnie. Mam nadzieję, że uda nam się już nagrać rozmowę we dwóch, ale było super. Bardzo ci, Marcin, dziękuję za wysiłek. Witamy. Nie, co? Żegnamy się po prostu i widzimy się i słyszymy za 2 tygodnie. Trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się wirusom. Żadnym. Tak. Czas na papa. Pa, pa.